Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. Wśród rannych pielgrzymów są osoby spod Radomia. Egzaminy odwołane. Egzaminatorzy WORD-u nie przyszli do pracy. Pielgrzymi wyruszyli na szlak. Cel? Częstochowa. Agnieszka Mleczko, dzień dobry. Zapraszam na informacje telewizji Dami. W sobotę nad ranem w Chorwacji miał miejsce tragiczny wypadek polskiego autokaru wiozącego pielgrzymów do Medjugorje. 12 osób nie przeżyło, 32 osoby zostały ranne, w tym 19 ciężko. Wśród pielgrzymujących było 8 osób z Jedli, Kołopionek oraz okolic Radomia. W wypadku autokaru w Chorwacji ucierpieli pielgrzymi z diecezji radomskiej. Wśród nich jest siostra Janina posługująca w kaplicy wieczystej adoracji w kolonii Jedlnia i 8 osób świeckich. To 2 mężczyźni i 6 kobiet, m.in. z Jedlni i okolic Radomia. Wiadomo, że jeden z mężczyzn leży w szpitalu w Zagrzebiu, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jest on w kontakcie telefonicznym z bliskimi. Drugi również sam skontaktował się z rodziną i w rozmowie telefonicznej poinformował, że jest lekko poszkodowany. Spośród kobiet pochodzących z Radomia i okolic stan obu pań jest ciężki, ale stabilny. 2 kolejne przeszły operacje i czują się dobrze. Nieznany jest los 2 kobiet i zakonnicy. Siostry przełożone wyjechały w niedzielę do Chorwacji, aby zebrać informacje w sprawie siostry Janiny. Autokar wyruszył w piątek 5 sierpnia z Warszawy do Medjugorje. Najpierw jechał do Częstochowy i zabierał ludzi z różnych miejscowości po drodze. Jeden z przystanków mieścił się w Jedlni kolonii 47B w pobliżu kaplicy wieczystej adoracji imienia świętego Jana Pawła II. Pielgrzymkę zorganizowało Biuro Bractwa Świętego Józefa. Egzaminatorzy z radomskiego WORD-u nie przyszli w poniedziałek do pracy. Wszystkie zaplanowane egzaminy zostały przełożone. Przypomnijmy, kilka tygodni temu egzaminatorzy z całego kraju rozpoczęli protest. Dodajmy, że pracownicy z Radomia nie brali w nim udziału. Domagali się oni od Ministerstwa Infrastruktury podwyżek oraz zmiany w ocenianiu kursantów. Rząd podjął rozmowy, ale zakończyły się one fiaskiem, dlatego też egzaminatorzy podjęli decyzję o wznowieniu strajku. W poniedziałek 8 sierpnia w Radomiu do pracy nie przyszedł żaden egzaminator. Zgłosili nieobecność usprawiedliwioną z powodów chorobowych, z powodu opieki nad małoletnimi dziećmi. Prawdopodobnie będą to dłuższe zwolnienia lekarskie. Na ten moment mam tylko informację o tym, że nie przyjdą do pracy. Nie mam żadnej informacji, czy to jest jakiś zorganizowany protest. Do tej pory jeszcze nikt z przedstawicieli egzaminatorów do mnie, do dyrekcji WORD-u się nie zgłosił. Kursanci o odwołanych egzaminach dowiedzieli się dopiero dzisiaj rano. Egzamin wywołuje napięcie, jest to stresująca sytuacja, więc różne reakcje były. Niektórzy rozluźnili się, bo przełożą na następny termin, a niektórzy, wiadomo, jeżeli brali urlop, to też są lekko zdegustowani. Tak jak mówię, nie jest to zależna sytuacja od dyrekcji WORD-u. My staramy się wyznaczyć następny termin. Dyrektor WORD zaznacza, że kursanci nie będą musieli płacić dodatkowo za kolejny egzamin. Na ten moment nie wiadomo, kiedy egzaminy zostaną wznowione. W sobotę, 6 sierpnia, ruszyła 44. pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę. Na pątniczy szlak ruszyła bardzo liczna grupa mieszkańców regionu radomskiego. W tym roku pielgrzymka odbywa się pod hasłem Idź z Maryją w pokoju Chrystusa, nawiązującego do hasła roku duszpasterskiego. Diecezjalna pielgrzymka rozpoczęła się od mszy świętej pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka na placu Wyższego Seminarium Duchownego przy ulicy Młyńskiej w Radomiu. Motyw jest połączony z planem, z rokiem duszpasterskim, czyli posłani w pokoju Chrystusa, a więc tajemnica sakramentu Eucharystii i tego, co on powinien wnieść w nasze codzienne życie, a jednocześnie jak to pielgrzymka na Jasną Górę, chcemy to uczynić razem z Maryją, przywołując jej życie, jej świadectwo i to wszystko, co Ewangelia i nasza refleksja maryjna przywołuje. W tym roku organizatorzy stworzyli 2 kolumny z Radomia i okolic, liczące 27 grup. Wyjdą także 2 grupy ze Skarżyska i 1 z Końskich. Jedna grupa wyjdzie w kolumnie Starachowickiej, a 9 sierpnia na pielgrzymi szlak dołączy kolumna z Opoczna w liczbie 5 grup. Biskup Marek Solarczyk zadeklarował, że będzie odwiedzał poszczególne grupy i głosił konferencje pielgrzymkowe. Pątnicy na Jasnej Górze pojawią się 13 sierpnia.
Tłumy radomian i mieszkańców regionu odwiedziło w niedzielę Muzeum Wsi Radomskiej. Wszystko za sprawą festynu Koń Użytkowy w tradycji polskiej. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Można było zobaczyć wiele gatunków koni, obserwować pokaz strażacki, skoki przez przeszkody czy wyścigi zaprzęgów. Sporym powodzeniem cieszyły się również przejażdżki konne. Pokazujemy dzisiaj konia użytkowego w tradycji polskiej. Myślę, że tutaj ważne jest, aby powiedzieć, iż jest wiele gatunków koni. Inny koń, który idzie w pole i ciężko pracuje, inny koń, który jest koniem reprezentacyjnym i powozi bryczki, jeszcze inny służy do tego, aby kiedyś przynajmniej strażacy mogli wyjechać i gasić pożar. Dopisała także pogoda, która zachęciła mieszkańców do przyjścia. Ci, którzy odwiedzili Muzeum Wsi Radomskiej, nie byli zawiedzeni. Bardzo fajnie. Dzieci tutaj się interesują w ogóle konikami, więc zadowolone są z dzisiejszego tutaj pokazu. I byliśmy tam na skokach trochę popatrzeć i przejażdżka konna, także bardzo fajna impreza. Jest tak swojsko, każdy widzę się cieszy, jest fajna pogoda, wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi. No i takie niedzielne popołudnie, że nikt się nigdzie nie śpieszy, każdy jest taki bardziej wyluzowany. Organizatorzy przygotowali także atrakcje kulinarne. Na stoiskach można było spróbować m.in. dań, które przyrządziły koła gospodyń wiejskich. Pokazy ratownictwa, nauka udzielania pierwszej pomocy i przydatna apteczka dla każdego. Ratownicy ze środowiskowo-lekarskiego WOPR-u po raz kolejny zaprosili nad zalew na Borkach w ramach akcji Bezpieczna kąpiel i morsowanie. Robimy 5 wdechów, po czym robimy 30 u 10 klatki piersiowej. Przypominania o zasadach bezpieczeństwa nigdy dość. Z takiego założenia wychodzą ratownicy z SL WOPR, którzy niezależnie od pory roku czy aury dzielą się swoją fachową wiedzą w ramach akcji Bezpieczna kąpiel i morsowanie realizowanej z budżetu obywatelskiego. Im więcej osób będzie przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy, tym więcej osób tak naprawdę będzie można uratować na naszych ulicach. Była okazja, żeby zobaczyć, jak wygląda ratownictwo od podszewki. Jak zawsze nie zabrakło pokazów dynamicznych na wodzie, podczas których można było zobaczyć, jak wygląda akcja ratownicza. Osoby, które wzięły udział w szkoleniu z pierwszej pomocy, zostały wyposażone w mini apteczki. Nauczamy mieszkańców Radomia pierwszej pomocy, pokazujemy im sprzęt ratownictwa wodnego, pokazujemy im, jak bezpiecznie wypoczywać, jak ratować w wodzie. Dodatkowo dla naszych mieszkańców przygotowaliśmy takie oto małe apteczki, w których mamy najpotrzebniejszy sprzęt, jak bandaż, kawałek, mamy nożyczki, kawałek plastra, rękawiczki, maseczkę do sztucznego oddychania. Wszystkie takie najpotrzebniejsze rzeczy, które mogą nam pomóc w niesieniu pomocy, a możemy to sobie przypiąć czy do paska, czy gdziekolwiek indziej. Mimo akcji informacyjnych statystyki utonięć nadal są niepokojące. Od początku lipca w Polsce utonęło już 70 osób. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Agnieszka Mleczko, dziękuję bardzo. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.